Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na niezwykły serial A jak aniołowie w kilku, a nawet kilkunastu odcinkach. Dzisiaj chcę powiedzieć o aniołach w ogólności. Jeśli ktoś nie słyszy, to nie znaczy, że nie istnieją dźwięki. Gdy ktoś nie widzi, z tego nie wynika, że nie ma świata kolorów. Jeśli ktoś nie wierzy w aniołów, to nie znaczy, że nie istnieją. Są. Bez względu na to, czy ktoś w nich wierzy, czy nie wierzy. Są tutaj. Jeden z nich stoi za mną, choć go nie widać, i sprawia, żeby to spotkanie nasze przyniosło jakieś dobre owoce. Kim są aniołowie? Są czystymi duchami stworzonymi przez Pana Boga. A skąd o tym wiemy? Z Pisma Świętego. Biblia blisko 300 razy mówi o istnieniu aniołów. Od pierwszej do ostatniej księgi. Nie wierzyć w aniołów to nie wierzyć Chrystusowi, to znaczy przestać być chrześcijaninem. Chrystus nie kłamie. To, co nam przekazał na kartach objawienia, jest dla nas ważne i potrzebne. Aniołowie są czystymi duchami, to znaczy nie mają ciała, zawierają wyłącznie pierwiastek duchowy. Świat, który Pan Bóg stworzył, możemy porównać do wysokiego wieżowca. Są tam różne piętra. W środku jest człowiek. Składamy się z materii i z ducha. Materia to nasze ciało. Ręce, nogi, wszystko, co może zbadać medycyna. Ale człowiek to także duch. Pod nami, na niższych piętrach, są istoty zwane zwierzętami, są rośliny, cały świat materii nieożywionej. Jednak nad nami, na wyższych piętrach w tym wieżowcu, są istoty czysto duchowe zwane aniołami. Mają rozum, wolną wolę i tak jak my z tego środkowego piętra możemy oddziaływać na to, co jest pod nami, czyli czynić sobie ziemię poddaną, podobnie aniołowie, którzy są nad nami, mają wpływ na nas. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy pod wpływem oddziaływania tych niezwykłych duchów. Dzielą się na świętych aniołów i na duchy upadłe. Te pierwsze zamieszkują niebo, te drugie wypełniają stan zwany piekłem. Podział rozpoczął się wtedy, kiedy Pan Bóg poddał aniołów próbie. Polecił, aby służyły człowiekowi, czyli komuś, kto pod względem doskonałości nie sięgał im do pięt. Część aniołów wypowiedziała Panu Bogu posłuszeństwo. Na czele opozycjonistów stanął Lucyfer, po upadku zwany diabłem albo szatanem. Pociągnął za sobą szereg innych duchów. Po drugiej stronie najwierniejszym z aniołów ukazał się święty archanioł Michał. Do niego także przyłączyło się szereg aniołów. Od tej chwili z jednej strony jesteśmy wspierani przez dobrych aniołów, a z drugiej kuszeni przez złych. Codziennie przecież w modlitwie Ojcze Nasz mówimy: Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie, czyli daj siły do walki z pokusą i zbaw nas ode złego. Zakończmy modlitwą do anioła stróża. Wyobraźcie sobie, że jest obok. Zawsze jest. I prośmy go tak, jak uczono nas w dzieciństwie. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostańcie z Panem Bogiem i z aniołami.